Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak mam rozwiązane podlewanie działki. Jest tutaj prostokąt o boku 8 na 23 metry. Do podlewania tego prostokąta wykorzystuję dwa zraszacze od firmy Verto. To są takie właśnie zraszacze. One umożliwiają mi regulację strumienia na boki za pomocą tych dwóch suwaków oraz to, jak zraszacz ma się poruszać, czy ma podlewać tylko w tamtym kierunku, czy może w tym, czy może w obu. Za pomocą tych suwaków to regulujemy. Drugi zraszacz, który tam dalej stoi, jest właśnie identyczny, ale dobrze jeszcze byłoby zacząć od tego, skąd się bierze woda. Woda bierze się ze studni. Tu jest moja studnia głębinowa. W środku znajduje się pompa o mocy 550 W. Woda jest transportowana tym wężem tłocznym do zbiorników Mauser. Są tutaj dwa zbiorniki typu Mauser. Woda tym wężem przechodzi przez filtr. Tutaj zostaje oczyszczona z grubszych zanieczyszczeń. I następnie tą rurą, która jest włożona tam w górę Mausera, wpada do tego pierwszego. Jeżeli chcę przelać wodę do Mausera znajdującego się niżej, no to wystarczy, że otwieram sobie tutaj ten zawór, bądź też zamykam w sytuacji, gdy ten jest już pełny. Także tutaj mam założony zawór, to jest 3/4 i tutaj na dole również jest założony zawór 3/4. Dodatkowo na tej rurze, która łączy te dwa zbiorniki, założyłem sobie jeszcze kran, tak na wszelki wypadek, żeby podstawić jakieś wiadro na wodę, konewkę albo po prostu umyć ręce. To tutaj zastosowałem jeszcze taki kran, jedna druga. No i dalej ze zbiorników woda leci sobie znowu kawałkiem węża tłocznego do mojej pompy. Przy pompie znajduje się również wyłącznik ciśnieniowy. Jest to Brio SK13. Bardzo fajna alternatywa. Pompa, którą posiadam, jest w stanie wygenerować ciśnienie 4 barów. Tak ona się właśnie prezentuje. I to jest model PJ 60x45. Moc 1100 W. I jest właśnie informacja o tym, że generuje ciśnienie 4 barów. Wodę rozdzielam sobie tutaj na dwa źródła. Żółty wąż to biegnie do jednego ze zraszaczy. Natomiast drugi wąż jest podłączony do końcówki. Jeżeli czegoś nie podleje mi któryś ze zraszaczy, to wtedy to miejsce podlewam sobie przy pomocy właśnie takiego węża. Zwykle zdarza się to przy tamtej części. Jestem właśnie po podlewaniu, no i widać, że tutaj jest ziemia mokra, też kawałek płotu jest mokry, natomiast dalej jest już sucho. No i tam ostatni rządek podlewam sobie właśnie przy wykorzystaniu zwykłego węża. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Mam tutaj jeszcze jeden wąż, który z kolei znajduje się w tym wężu tłocznym. On bezpośrednio tam leci do górnego Mausera, a w górnym Mauserze znajduje się pompka membranowa, tak zwana ruska pompka. Pod taką potoczną nazwą ona często występuje. Moc 400 W generuje ciśnienie około 3,5-4 bary. To jest wąż 3/4 i
on jest podłączony do tamtego drugiego zraszacza. Także na dwóch pompach chodzą mi te zraszacze. Zrobiłem tak z tego względu, żeby strumień, to znaczy ciśnienie podnoszenia wody było jak najwyższe, no i ten strumień, żeby pokrywał mi tutaj jak największą powierzchnię. I dzięki temu właśnie udało mi się pokryć taki całkiem sporych rozmiarów prostokąt. I teraz rozwiązanie zagadki, dlaczego ten zwykły zielony wąż jest włożony w tą rurę tłoczną. Zostało mi kawałek tej rury, postanowiłem ją wykorzystać, ponieważ dzięki niej tam w tym miejscu ładnie ta rura się układa. Ona nie doprowadza do tego, że wąż się jakoś zagina i przestaje pompować wodę. No, w przypadku ruskiej pompy wiadomo, co się dzieje. Ona tłoczy wodę cały czas, nie ma żadnego wyłącznika ciśnieniowego i jeżeli na przykład wąż zagnie się, no to po prostu wyrwie się końcówka od pompy. Także w ten sposób to rozwiązałem. Sprawdza się bardzo fajnie. Tutaj jeszcze o pompie mogę powiedzieć, no, że oczywiście też znajduje się filtr. Także woda, która znajduje się w mauzerach, jest jeszcze, zanim trafi do tej pompy, zanim jest filtrowana, no to jest jeszcze, zanim jest pompowana, to jest jeszcze filtrowana przy wykorzystaniu tutaj właśnie wstawionego filtra. Zawór zwrotny, który zapobiega mi, żeby woda nie cofała się z pompy. Tutaj ten wąż niestety zrobił mi się rudy, ponieważ jak kupowałem to kolanko i tą mówkę, to nie było ocynkowanego, wziąłem zwykłe stalowe, no i właśnie stąd taki efekt, ale nie przeszkadza mi to tutaj w użytkowaniu. Bardzo fajnie sprawdza się ten wyłącznik ciśnieniowy. Jeszcze raz model Brio SK13. Mamy tutaj właśnie możliwość wyłączenia pompy przy zadanym ciśnieniu. Ja wyłączam przy maksymalnym, jaka pompa jest w stanie wygenerować, czyli jest to te 4 bary. No i to praktycznie tyle, jeżeli chodzi tutaj o ten zestaw. Studnia jest bardzo wydajna, także w okresie suszy nie ma problemu z tym, że brakuje mi wody tutaj w tych zbiornikach. No i jeżeli chodzi o tą prezentację, jest to wszystko. Za chwilę krótka część, jak te zraszacze pracują. Także dzięki, że oglądaliście i do następnego odcinka. Cześć! When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too.